Janusz Kołodziej, witam i zapraszam do obejrzenia programu Sport Echo 24. Do drużyny Ślęzy Wrocław dołączyła nowa zawodniczka, Sonia Ursu Kim, grająca do tej pory w czeskim zespole Basketball Nymburk. Nowa zawodniczka Ślęzy ma podwójne obywatelstwo, rumuńskie i koreańskie. Na torze Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu rozegrane zostały zaległe zawody 6. rundy drużynowych Mistrzostw Polski juniorów na żużlu. Obok gospodarzy Betardu Sparty Wrocław wzięli w nich udział reprezentanci 7 klubów. W drużynie Betardu Sparty Wrocław wystąpili Damian Druszcz, Oskar Bober i Przemysław Liszka. Dla występującego z powodzeniem w rozgrywkach PGE Ekstraligi Damiana Druszcza juniorskie ściganie to szansa na sprawdzenie sprzętu pod kątem przydatności w rozgrywkach ligowych. Tak, jak najbardziej. Dzisiaj testujemy sobie motocykle przed ligą. Mniej więcej łapiemy co, jak dopasować. Na takich zawodach najlepiej to sprawdzić, bo wtedy widać którym się przyjeżdża, jak w dużej odległości się przyjeżdża i wtedy mamy, że tak powiem, największe możliwości, żeby cokolwiek sprawdzić. Tak naprawdę każdy jest równy, nie można nikogo lekceważyć, bo każdy może w tym roku zaskoczyć i tak naprawdę trzeba cały czas być w pełnej koncentracji. W turniejach juniorskich bardzo dobrze spisuje się Oskar Bober, który liczy, że dobre występy z rówieśnikami zauważy menedżer Rafał Dobrucki i da mu szansę występu w żużlowej ekstralidze. No na pewno tak. Wiadomo, zawody młodzieżowe dużo lepsze niż jakieś treningi. No i trzeba jechać i wykorzystywać to, że jeździ, pojeździć, bo na początku sezonu brakowało mi tej trochę jazdy. Stąd też właśnie trochę kiepsko ten sezon rozpocząłem, ale teraz już tej jazdy jest sporo. Jeździmy praktycznie dzisiaj chyba 3. dzień z rzędu, także fajnie, że jeździ pojeździć. Na pewno no, jak najlepiej chce się pokazać, no bo czy to są zawody młodzieżowe, czy liga, czy inne, no to jedziesz po to, żeby wygrać, prawda? No, nikt nie wyjeżdża, żeby przyjechać drugim czy trzecim. Cieszę się, że pierwsza drużyna jedzie dobrze, że będzie więcej meczów, także jeszcze był w play-offach. Mam nadzieję, że też już za jakiś czas właśnie dzięki tym młodzieżówkom i tej ciągłości jazdy dojdę do dobrej formy i też jeszcze pomogę chłopakom, swoją osobą jakieś punkty zdobędę. Także no tu z chłopakami też mamy fajną tą młodą drużynę, jak pan powiedział. No i co, jeździmy, wygrywamy, także no nie jest źle. Dla Przemysława Liszki turniej z udziałem juniorów to szansa na doskonalenie umiejętności i zbieranie niezbędnego doświadczenia na torze. W takich zawodach szlifuję swoje umiejętności. W tym roku mamy dużo tych rozgrywek właśnie młodzieżowych, ale też jeżdżę w drugiej lidze w Poznaniu na wypożyczeniu. I pierwsze szlify, jakby pierwsze doświadczenia dorosłego żużla nabieram w tym roku. Bardzo chciałbym z chłopakami zdobyć mistrza Polski juniorów, także staramy się właśnie to zrobić. Z roku na rok i w sumie z zawodów na zawody czuję się coraz lepiej. W tym roku naprawdę dobrze mi się siedzi na motocyklu, tylko jeszcze muszę potrenować techniczne sprawy. Zawody z dorobkiem 24 punktów wygrali juniorzy Falubazu Zielona Góra. Wrocławianie wywalczyli o punkt mniej i zajęli 2. miejsce. Teraz to wszystko. Zapraszam na kolejne wydania programu Sport Echo 24. Do zobaczenia.